Wydawnictwo AZ z Krakowa zaprasza na film. Wilno. Miasto jedyne. Miasto obdarowane przez naturę najpiękniejszymi tworami. Miasto hojnie przez sztukę uposażone, miasto potężnych i sławnych dynastii. Miasto siedziba pani Ostrobramskiej. Miasto pochodnia nauk. Miasto wielkich poetów i wieszczów. Miasto promienistej młodzieży. Miasto wielekroć obdarte przez najeźdźców. Miasto męczenników i bohaterów. Miasto wodza narodowego. Miasto litania najwyższych wzlotów i uniesień. Ten poetycki i głębokiej treści obraz Wilna naszkicował Jerzy Romer. Słowa te wskazują na wyjątkowe miejsce miasta w historii i kulturze Polski. W blasku Ostrobramskiej Pani. Dzisiejsza stolica Litwy uznawana jest przez wielu za jedno z najpiękniejszych miast świata. Malownicze położenie miasta na Pojezierzu Wileńskim, strzeliste wieże i kopuły kościołów. Kręte uliczki i zaułki tworzą niezwykły urok i atmosferę tego prastarego grodu księcia Giedymina. Historia Wilna nierozerwalnie związana jest z Polską. W 1387 roku prawa magdeburskie nadał miastu Władysław Jagiełło, król Polski i wielki książę litewski. Dzisiaj w mieście mieszka ponad 100 tysięcy osób narodowości polskiej. To jest około 20% Wileńczyków.